Estoy embarazada. Y estem w ciąży. En serio? Naprawdę? Urodzisz małego Nacha. Powiedziałaś już mężowi? Jest twoje. Co? Dziecko, którego się spodziewam. O czym ty mówisz? Jesteś ojcem mojego dziecka. Nie może mnie pan zmuszać do wyrzucenia bratanka. A ty znów swoje. Zrozum wreszcie, że z Fernandem nic cię nie łączy. Jest moim bratankiem. Zgłupiałaś? Twoim bratankiem jest Federico. Taka jest prawda. Prawda jest taka, że kocham Fernanda jak własnego syna. Obudź się. Nigdy nie miałaś dzieci. Mój mąż miał wypadek 2 miesiące temu. A w ciąży jestem krócej. Nie urodzisz. Nie usunę jej. Dziecko musi być jego, inaczej wszystko stracisz. Nie rozumiesz? Kiedy Nacho odzyska pamięć, obliczy sobie to i owo i oskarży cię o zdradę. A wtedy nie będę mógł się z tobą ożenić. Powiedz mi. Nacho. Powiedz. Nie, proszę. Czy ożeniłem się z miłości? Kochanie, czemu pytasz? Muszę to wiedzieć. Czy ożeniłem się z miłości? Niemożliwe, żebyś tego nie pamiętał. Dziękuję. Uważaj na siebie. To ty. Fatalnie zaczyna się mój dzień. Nie martw się, więcej mnie tu nie zobaczysz. Nie wyprowadzasz się chyba. Jaka szkoda. Wiedziałem, że cię zmartwię. Ale nie tym, że odchodzę, tylko czymś innym. Mianowicie? Przestań dręczyć Rositę. Bez obaw, troskliwie się nią zajmę. Nie musisz. Ja się zaopiekuję Rositą. Jest moją narzeczoną. Miłego dnia. Jestem w ciąży. Tak, ciociu. Nacho i ja będziemy mieli dziecko. Zrozum, nie jestem w nastroju. Nie mam ochoty na bar. Marina mi powiedziała, że możesz u nas robić, co zechcesz. Dzisiaj chcę tu zostać. I zadręczać się. Będę rozmyślał. Muszę sobie poukładać w głowie wiele spraw. Na pewno nie chcesz wyjść? Na pewno. Nie zmusiłbym się do rozmowy, uśmiechów. Ja w środku umieram, rozumiesz? Straciłem rodzinę. Nie mam niczego.
Mam ukrywać ciążę? Tylko na początku. Dla dobra Nacha. To by było straszne. Chodzi mi o jego amnezję. Właśnie, taka wiadomość przywróci mu pamięć. Nie. Chcesz mu po prostu oznajmić, zostaniesz ojcem? Idę kupić śpioszki. Niech je zobaczy i się domyśli. Właśnie pana szukam. Mów mi po imieniu. Mam prośbę. O co chodzi? Zastąpisz mnie po południu? Posprzątałam w kuchni. Muszę wyjść. Dobrze. To wszystko? Tak. Możesz iść. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Aż mnie mdli. Od dziś nie wolno ci zwalniać nikogo ze służby bez porozumienia ze mną. Jasne? Tak, proszę pani. A ty nigdzie nie idziesz. Do roboty. Za to ci płacą. Pani wybaczy. Następnym razem mnie poproś o pozwolenie. Ale żadnych ale. Nigdzie nie idziesz i kropka. Mylisz się. Rosita wychodzi ze mną. Kto jej pozwolił? Uzgodniłam to z ojcem. Możesz go zapytać. W rolach głównych. Amor Latino. Scenariusz. W pozostałych rolach. Reżyseria. Odcinek 34. Co się stało w samochodzie Nacha? Zawiodły hamulce, tak stwierdziła policja. Bez niczyjej pomocy? Przestań bredzić. Synku, mam prośbę, nie nazywaj mnie tak. Przepraszam pana. Jeszcze jedno, zabieraj się stąd. Nie chcę, żebyś tu pracował. Mogę cię utrzymywać, chociaż nie mam obowiązku. Nie chcę cię tu widzieć. Mówiłem ci, że wydostanę się z nędzy. Nie widziałaś moich kluczy? Nie. Gdyby się znalazła, oczywiście. Dobrze się czujesz? Masz zaczerwienione oczy. Widocznie się przeziębiłem. Fernando dziś nie przyjdzie? Dzisiaj nie. Tak z nim źle? Jest w depresji. Czemu zostawiłeś go samego? Miałem go tu przytargać za włosy? Właśnie, nie wpadłem na to. Niedobrze, że został sam. W takim razie pójdę po niego. Wy go nie znacie. W takim nastroju jest zdolny mnie znokautować. Ja pójdę. Mnie chyba posłucha. Przyprowadzę go.
Weź klucz na wszelki wypadek. Zobacz. Co to? Czyż nie są rozkoszne? Już wiem, czemu nie chcesz, żebym ujawniała, że jestem w ciąży. Co sugerujesz? Nie chcesz zostać babcią. To cię postarza. Kiedyś tak było. Teraz chodzi mi o jedność rodziny. To świetnie, bo dziś wieczorem pójdę do Nacza z tymi budkami i ubiorę się tak, żeby obudzić jego wspomnienia. Co masz na myśli? Dziś ponownie przeżyję noc poślubną. Tutaj? Andrea dał mi klucz. Powiedział, że tu jesteś. Chciałam się z tobą spotkać. To źle? Ależ skąd? Siadaj. Nie, nie usiądziesz? Tutaj nie chcę siedzieć. Nie rozumiem, więc gdzie? W kinie. Chodźmy do kina. Ja zapraszam. Sama wybiorę film. Już mówiłem Andrei, że dziś nie mam ochoty nigdzie iść. Dlaczego? Źle się czuję, mam kiepski dzień. Chcę się pozbierać. Posłuchaj. Dziś nie dasz rady wszystkiego poukładać. A ja nie pozwolę, żebyś się zadręczał. Nie chcę, żebyś był smutny. Widzę, że się nie wykręcę. Nie masz szans. Nie możesz mi odmówić. Zabieram cię do kina i biorę klucz. Jak będziesz grzeczny, postawię ci pizzę. O co chodzi? O różne sprawy. Nie wiem, jak pomóc Fernandowi. Spokojnie, otrząśnie się. Rosita do niego poszła. Mam nadzieję, że podniesie go na duchu. Taka ładna dziewczyna, każdego rozweseli. Tylko nie pozwalaj sobie na takie uwagi przy Marinie. Miałam wielką ochotę na pizzę, a tutaj robią przepyszną. Skusiłaś mnie i teraz resztę zjem sam. Wyśmienita. Co ci się najbardziej podobało? Podobał ci się film? Owszem. Która scena była najciekawsza? No tak, nie zainteresował cię. Prawdę mówiąc, wcale. O czym myślałeś? W kinie. O tej okropnej, przytłaczającej sytuacji. Pogódź się z tym, że jestem strasznie zawzięta. Nie pozwolę, żebyś się smucił. Dlatego jak dokończysz, pójdziemy potańczyć. Jedzmy. To po prostu nie do wiary. To wszystko. Kolacja? Również. Boję się tylko, że zaraz wejdzie tu twoja kobieta.
Nie, Augustino. Moja żona nigdy nie była moją kobietą. Nigdy. To dlaczego się z nią ożeniłeś? Fernando jest strasznie przygnębiony. Ma powody, tyle się wydarzyło. Przygotuj mu któryś ze swoich koktajli. To mu poprawi humor. Dobry pomysł. Zaraz wracam. Widzisz, Wesco? Los jest niesprawiedliwy. Takiego dobrego człowieka spotkało takie nieszczęście. Świetny kolega. Zawsze można na niego liczyć. Jak to dobrze, że pana mam, kapitanie. Nie wiem, co bym zrobił bez pańskich bezcennych rad. O co chodzi? Wybacz, nie masz dziś ze mnie pożytku. Jednak nie zdołałam ci pomóc. Wybacz. Dokąd idziesz? Odnowić małżeńską przysięgę. Nacho, nawet cię nie pamiętam. Nie wierzysz, że jesteś jego żoną. Uwierzy, kiedy mu powiem, że zostanie ojcem. Nacho już nie będzie twoim mężem. Na co ci kaleka? Chcę go mieć. Jego czy majątek? Nie pytaj, skoro wiesz. Lubię w kobiecie taką żądzę. Nie teraz. Muszę iść do niego, przecież wiesz. Jutro do niego pójdziesz. Nie zadręczaj się tak, to nie twoja wina. Robiłaś, co mogłaś.
Chyba jednak niepotrzebnie go zaprosiłam. Potrzebował samotności, spokoju. Żeby znowu rozmyślać? Nic innego nie robił. Cały czas. Nie patrzył na film. Potem w pizzerii też był jakiś zamyślony. Jakby nieobecny. Ciężki przypadek, siostrzyczko. Wręcz beznadziejny. Musimy być cierpliwe. Ale otrząśnie się z tego, na pewno. Mam nadzieję. Nie wiem, czemu tu z tobą gawędzę zamiast pracować. Zostaw, sprzątnę. Dziękuję. Do roboty. Idę sprzątać w pokojach. Zaczekaj, coś ci powiem. Zacznę od pańskiego pokoju. Nie, muszę powiedzieć ci coś ważnego. Wciąż o tobie myślę i marzę o naszym ślubie. Przestań mnie męczyć. Mówiłam ci, że to niemożliwe. Owszem, mówiłaś. Wiem, że jesteś mi przeznaczona. Całkiem oszalałeś. Zakończmy ten temat. Nie chcę więcej o tym słyszeć. Wkrótce poznasz prawdę. Jak pan to załatwił? Łapówką. Przekupiłem agenta ubezpieczeniowego, żeby wpisał do protokołu awarię hamulców. Jest pan genialny. Po prostu mieszkam w tym kraju. Dzień dobry. Zaczynamy zebranie? Jakie zebranie? Zarządu. Nie jesteś członkiem zarządu. Za to Nacho jest. Mam tu podpisane przez niego pełnomocnictwo do reprezentowania jego interesów. Wygraliście bitwę, ale nie wojnę. Sam przeciw nam nic nie zdziałasz. Kto powiedział, że jestem sam? Cześć, tato. Co ty tu robisz? Jako udziałowiec? Pozbawiam cię prawa rozporządzania moimi akcjami. Marina, podobnie jak ja, uważa, że w firmie dzieją się dziwne rzeczy. Spróbujemy zrobić tu porządek. Czyli śmieci do śmietnika. Dzień dobry. Skarpinis. Buciki. Nie rozumiem. Będziesz tatą. Nic nie powiesz, kochanie? Zostaniesz ojcem. To niewiarygodne. Twierdzisz, że jestem ojcem twojego dziecka. A ja nawet nie pamiętam cię nagiej. To nieistotne. Ważne, że będziemy mieli dziecko. Że zostaniesz ojcem. Nie jesteś wzruszony? Jestem. Ja również. Bardzo. Ale twój widok jest tak przygnębiający.
Śmieci do śmietnika. Prawdziwa poezja. Nie masz chyba na myśli mnie. Skądże, tatku? Przecież tak wspaniale obszedłeś się ze swoimi córkami. Wróćmy do meritum. Jesteśmy na zebraniu. Otóż ten dokument jest podpisany przez Nacza. On nawet nie wie, jak się nazywa. Lekarze już się wypowiedzieli. To nie ma nic do rzeczy. Każdy adwokat zakwestionuje ten świstek. Tak więc, Marino, Fernando? Zgadzam się. Słucham? Zgadzam się na obecność Fernanda w zarządzie. Później omówimy tę sprawę. Nalegam, żeby Fernando uczestniczył w zebraniu. Bardzo dziękuję. Pod warunkiem, że poprzesz moją kandydaturę na prezesa. Coś za coś. Musimy porozmawiać, tato. Zaskoczyłem cię. To świetnie. Nikt nigdy nie wie, co zrobię. Uwielbiam zaskakiwać. Znam cię. Tak cię urządzę, że nie będzie co zbierać. Chyba będzie jednak na odwrót. Zgodziłem się na twoje uczestnictwo, żeby zniszczyć marne pozostałości po Fernandzie Domeku. Tak przy okazji udowodnię Rosicie, że jesteś zerem i nie masz szans na nic więcej. Oddaj na mnie głos i przekonamy się, kto zwycięży. Wyłożysz się, łobuzie, a ja cię jeszcze rozdepczę. Coś podobnego sprzeciwia mi się własna córka sprzymierzona z jakimiś oszustami. Moja krew. Dlaczego mnie to spotyka? Nie zamierzasz się bronić? Powiem to tylko raz. Nigdy więcej nie traktuj mnie w ten sposób, ani w firmie, ani nigdzie. Owszem, w moich żyłach płynie twoja krew, ale moje serce nigdy nie uzna cię za ojca. Dość tych bzdur, doprowadzasz mnie do szału. Ja ciebie? Tak. Sam jestem sobie winien. Zepsułem cię, zapewniłem ci wysoką pozycję. To się obraca przeciwko mnie. Jeśli ta pozycja oznacza upodobnienie się do ciebie, to wolę być nikim. Zostanę prezesem, czy nie? Kochanie. Mój mały. Mój złoty. Jak się czujesz? To okropne. Wracaj prędko do zdrowia. Fernando się wyprowadził, a ty straciłeś pamięć. Właśnie. To straszne. Tak, ciociu, straszne. Ciociu? Nacho. Powiedziałeś ciociu. Kochanie, to znaczy, że wraca ci pamięć. Nigdy nie straciłem pamięci. Niczego nie straciłem. Mój kochany. Nie mogę w to uwierzyć. To nie do wiary. Jesteś zdrowy. Posłuchaj. Nic mi nie dolega. Słuchaj, nie to ważne. Udaję chorego, żeby sprawdzić Eugenię, Federica i Leandra. Strasznie się go boję. Co sądzisz o naszym wypadku? To nie był wypadek, jestem przekonana. Ja też tak uważam. To nie mógł być wypadek. Leandro z Federikiem wszystko przejęli. Nie wszystko. Jeszcze nie wypadłem z gry. Mam udziały. Nic z tego. Wszyscy uważają cię za inwalidę. Nie szkodzi, mogę wyznaczyć swojego przedstawiciela.
Kogo? Możesz być spokojna. Co za pech. Chodź tu, wyłaź. Mam cię. Huesco, tutaj w łazience. Sygnet zaręczynowy wpadł mi do umywarki. Wiedziałem, że się pan rozmyśli i go wyrzuci. Zgłupiałeś? Wpadł mi, kiedy myłem ręce. Skoro ja panu nie wierzę, co dopiero Klotildę. Guzik mnie obchodzi, w co wierzysz. Pomóż mi. Widzisz, jest tam. Wyciągnij go. Kotku, zobacz, co kupiłam. Nie mogę wyjąć palca. Kapitan jest troszkę zajęty. Zaraz wyjdzie. Rosito, zaczekaj. Słucham pana. Pewna sprawa nie daje mi spokoju. I musisz mi powiedzieć prawdę, ponieważ... Wszyscy tutaj robią ze mnie durnia. Jesteś z Fernandem? Narzeczeni się całują. A ja jeszcze nie widziałem, żebyście się całowali. To, że nie widziałeś, nie znaczy, że ze sobą nie jesteśmy. Nasz związek jest zdrowy, normalny. To znaczy? To znaczy, że się całujemy, przytulamy, snujemy wspólne plany. Nie nabierzesz mnie na tę bajeczkę. Chwileczkę. Nie obchodzi mnie, czy mi wierzysz. I tak jestem gotów zdobyć cię mimo tego kłamstwa. Zarzucasz mi kłamstwo? Tobie i Fernandowi. Kochanie, czekasz na mnie? Bardzo źle postąpiłeś. Tak cię mierzę? Pocałowałeś mnie, żeby cię ratować. Wiem, dziękuję. Ale nie możemy się całować, kiedy tylko pojawi się Federico. Nie podobało ci się. Tego nie powiedziałam. Zatem podobało ci się. Tego też nie powiedziałam. Tego też nie powiedziałam. Sama już nie wiem, co mówię. Wzywają mnie. Nic nie słyszę. Kup sobie aparat słuchowy. Komediant. O co chodzi? Prawie go przyłapałam, jak całował się z tą rehabilitantką. On udaje. Na co byłby na to za głupi? Mówię, co widziałam. Gdybyś ich przyłapała, to byłby koniec udawania. Powiedziałam prawie. Wiem, co mówię. Być może masz rację, trzeba go mieć na oku. Federico, do gabinetu. Już idę, w tej chwili. Po co zgadzałeś się na udział Fernanda? Chciałem zacząć decydować jako prezes. Jesteś prezesem, ale ja rządzę, jasne? Oczywiście. Pan rządzi, a ja mam w tym udział. Jeśli nie chcesz go stracić, odczep się od Eugenii. Nie mogę. Nie wmówisz mi, że się zakochałeś. Nie w tym rzecz. Będę ojcem. Co takiego? Czemu nie zadzwoniliście po hydraulika? Ale się pan urządził. Strasznie boli. Pewnie skaleczył się pan, zdejmując sygnet.
A jak się wda zakażenie? Łezka mnie opatrzył. Ukończył kurs pielęgniarski. Mam do niego zaufanie. Mam nadzieję, że pan nie buja. A może ten bandaż jest po to, żeby nie nosić sygnetu? Jak pani może, najdroższa? Proszę usiąść. Rani pani moją duszę. Albo co gorsza, zgubił go pan w barze i obandażował sobie dłoń, bo nie może go pan znaleźć. Proszę spojrzeć mi w oczy. Przysięgam, że wiem, gdzie jest nasz sygnet zaręczynowy. A kiedy kapitan mówi prawdę, to nie kłamie. Jak tam? Bardzo mi ciebie ostatnio brakuje. Naszych rozmów, wspólnych lotów, twoich żartów, poczucia humoru, tego stałego tekstu dla panienek. Daję ci swoje serce. Dbaj o nie, bo bez ciebie czeka je zguba. Oto moje latynoskie serce. Nacho, pamiętasz to? Pamiętam te słowa i wszystko inne. Każdą chwilę swojego życia. Wstałeś. Trzeba wszystkim powiedzieć. Nikt nie musi o tym wiedzieć. Dlaczego? Wcale nie straciłem pamięci. Jestem zdrowy, tylko udaję. Co ty wygadujesz? Zwariowałeś? Nie zwariowałem. Oszukałem was, żeby uważali mnie za kretyna i żeby się wygadali. Mam pewne podejrzenia. Jakie? Obiecuję, że pierwszy się dowiesz, kiedy je potwierdzę. Na razie pozostanę inwalidą. To mi ułatwia sprawę. Nie muszę udawać miłości do Eugenii ani znosić tego kanali Federica. Federico jest... Nie będziesz zachwycony. Znamy wyniki badania DNA. Federico jest twoim bratem. Ten łajdak jest moim bratem? Wersja polska, Studio Telefilm. Tekst Jarosław Zalewski. Czytał Radosław Popłonikowski.